2,4 miliarda ludzi, czyli prawie 1/3 populacji świata, gra w gry wideo. Wszelkie raporty dotyczące gamingu pokazują, że z roku na rok przybywa graczy, a ludzie na całym świecie poświęcają coraz więcej czasu i pieniędzy właśnie na granie. Co za tym idzie, zapotrzebowanie na gry rośnie, a ofert pracy dla ich twórców przybywa. Jak wygląda proces tworzenia gry, jacy specjaliści pracują w tej dziedzinie i na jakie mogą liczyć zarobki? Gry komputerowe to dzieła, które łączą w sobie wiele elementów. Poza tymi oczywistymi jak kod, ścieżka dźwiękowa czy grafika, są także projekty poziomów, mechanik i animacje postaci. W zespołach tworzących gry można spotkać zarówno ludzi o umysłach ścisłych, jak i humanistycznych, którzy muszą umieć porozumiewać się ze sobą, przekazywać swoje wizje i spostrzeżenia, aby w efekcie stworzyć dobry produkt, czyli grę. Każda współczesna gra wideo, niezależnie od tego, czy jest to symulacja wydarzenia historycznego, czy scenka fabularna w przyszłym świecie fantasy. Historia napędza akcję gry. Na tym etapie szczególną rolę do odegrania mają scenarzyści, którzy wymyślają przygody, jakie są napotykane w trakcie gry, piszą dialogi i przygotowują linię fabularną. W wielu przypadkach firmy nie zatrudniają scenarzystów na etat, a korzystają z freelancerów. Wraz ze scenarzystami pracują projektanci, którzy budują wirtualny świat gry. Rolą projektanta jest tworzenie mechanik i systemów gry. To oni w strzelankach balansują to, jak działają poszczególne bronie i pancerze, czy ile postacie są w stanie przyjąć obrażeń, zanim zginą. Czasami designerzy odpowiadają też za monetyzację gry. Dotyczy to głównie gier mobilnych lub darmowych, gdzie designerzy kontrolują ceny przedmiotów, dokonują symulacji wydatków graczy oraz dostosowują ceny zakupów w aplikacji. Zarobki scenarzystów i projektantów gier potrafią być bardzo zróżnicowane i wynoszą od 3,5 do nawet 17 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od umiejętności i doświadczenia. Kolejny etap tworzenia gry to przeniesienie opowieści w obraz. Koncept artyści tworzą wizualny klimat gry, postaci, lokacje i przedmioty. Ich grafiki trafiają następnie do grafików 2D i 3D. Graficy 3D zazwyczaj specjalizują się albo w postaciach, albo w elementach otoczenia. W większych studiach specjalizacje stają się jeszcze węższe. Osobne zespoły pracują nad ludźmi, potworami czy budynkami. Animatorzy to kolejne stanowisko, na którym mogą znaleźć pracę graficy pracujący przy tworzeniu gier. Ich zadaniem jest wprowadzanie obiektów w ruch, nieważne czy jest to grafika 2D czy 3D. W branży gier wideo jest bardzo duże zapotrzebowanie na grafików, co przekłada się na ich wysokie zarobki. Grafik komputerowy rozpoczynający swoją karierę w branży gier może liczyć na miesięczną pensję od 3 do 3,5 tysiąca złotych na rękę. A doświadczony grafik z ponad 6-letnim stażem w branży może liczyć na wypłatę rzędu 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Nad grą, równolegle z grafikami, pracują dźwiękowcy, którzy, jak sama nazwa wskazuje, zajmują się udźwiękowieniem gry. To oni dbają o to, by dźwięki w tle miały odpowiednią głośność, a efekty dźwiękowe były w odpowiednich miejscach i momentach. Według raportów płacowych mediana zarobków realizatorów dźwięku to 3800 miesięcznie. Osobą, która sprawia, że efekty pracy scenarzystów, projektantów, grafików i dźwiękowców współdziałają ze sobą, jest programista. Najbardziej rozchwytywani są specjaliści od środowiska Unity, ale nie brakuje też ofert pracy dla programujących w językach C++ i JavaScript. Programiści na juniorskich stanowiskach mogą liczyć na zarobki rzędu 4-5 tysięcy złotych na rękę. Ci z kilkuletnim doświadczeniem na 8-12 tysięcy, ale 20 tysięcy złotych miesięcznie na rękę też w tej branży nikogo nie dziwi. Zanim gra zostanie wypuszczona do sprzedaży, musi ona oczywiście zostać przetestowana na wszelkie możliwe sposoby. Dla wielu fanów gier komputerowych to właśnie praca testera gier byłaby spełnieniem ich marzeń. Głównym zadaniem testera gier jest wychwycenie wszystkich możliwych błędów, które mogą powstać w procesie tworzenia. Testerzy muszą zapisywać każdy niedostatek, aby później przekazać pełną informację programistom. Chociaż praca testera gier wydaje się być spełnieniem marzeń, osoby, które ją wykonują, często narzekają, że jest ona żmudna i na dłuższą metę męcząca. Zarobki, na jakie mogą liczyć testerzy gier, oscylują zazwyczaj od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych miesięcznie na rękę. Tworzenie gry to proces, nad którym ktoś musi całościowo zapanować. Taką funkcję pełni producent. Dba on o terminy i budżety. Ale jest też odpowiedzialny za ułatwienie wszystkim pracy poprzez rozwiązywanie problemów, usprawnienie przepływu informacji i rozstrzyganie konfliktów.
Od producentów wymaga się umiejętności biznesowych, zarządzania i znajomości metodologii oraz programów wspierających zarządzanie projektami tworzenia oprogramowania. Potrzebują też świetnych zdolności komunikacyjnych, gdyż są łącznikami pomiędzy wszystkimi działami studia. Praca producenta to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego dobrzy producenci są niezwykle cenni. Ich zarobki zaczynają się zazwyczaj od kilkunastu tysięcy złotych, jednak stawki rzędu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie nie są rzadkością. Yes! Praca przy tworzeniu gier to na pewno przyszłość. Jak podkreślają osoby pracujące w tej branży, daje ona możliwość współpracy z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin. Dobre zarobki i niewyobrażalną satysfakcję, kiedy widzą, jak ktoś gra w grę, przy której oni się tak napracowali. Tak jak twórcy gry World of Warships, w którą w tej chwili gram, ponieważ wymaga przemyślanej taktyki i uczy strategicznego myślenia. Przy tym do wyboru mam 200 dobrze odwzorowanych historycznie okrętów. Jeśli też chcesz w nią zagrać, to kliknij w link. Dla nowych graczy przygotowane są specjalne bonusy.